Kiedy słyszę pana ministra Kosiniaka-Kamysza, ministra pracy polityki społecznej, tej młodej gwiazdy PSL-u, to powiem szczerze, zachodzę w głowę, o co temu człowiekowi chodzi. To jest takie próba napuszczania na siebie starych na młodych, młodych na starych. Nie o to chodzi. Na rynku pracy jest nie tylko miejsce, ale wręcz potrzeba, by był to miks i doświadczenia zawodowego, pewnych umiejętności, które nabywamy z wiekiem, i spontaniczności, aktywności, może i większej odporności, większego zdrowia ludzi młodych. Nie wolno w ten sposób stawiać, że tylko zatrudniamy młodych albo tylko takich, co już przekroczyli 50. Problemem, który niestety ten rząd w sposób skandaliczny próbuje społeczeństwu narzucić, jest zmuszanie ludzi w dużo poważniejszym wieku, czyli wiek 67. Dlaczego tam zmuszać ludzi, którzy często są już, przepraszam za wyrażenie, zmęczeni, wypracowani, w szczególności to dotyczy kobiet, które w niektórych grupach zawodowych nie mają już absolutnie zdrowia i sił, by dalej pracować. Dlaczego zmuszać tych do pracy, kiedy mamy ogromne bezrobocie? Natomiast wiek 50 i nieco ponad 50 lat to jest jeden z najbardziej kreatywnych, twórczych okresów w życiu człowieka. Natomiast powiem tak, jeżeli będzie sytuacja na rynku pracy taka, jaką obserwujemy w ostatnich latach pod rządami Platformy i PSL-u, to żadne dzielenie społeczeństwa czy przeciąganie tej krótkiej kołdry nic nie da. Trzeba wzmocnić inwestowanie w Polsce, tworzyć miejsca pracy, i to nie państwo w administracji rozrośniętej do jak balon nadmuchanej powinno to tworzyć, tylko tworzyć możliwości realne, zachęty, ale również obniżenie składki ZUS-owskiej, obniżenie kosztów pracy, specjalne premie, bezwrotne pożyczki dla tych, którzy chcieliby tworzyć miejsca. No właśnie, jesteśmy tutaj prawie że bezpośrednio po prezentacji nowego programu. Czy ten program przewiduje również w tym zakresie? Czy on obejmuje również tą grupę społeczeństwa? Program Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim jest nastawiony na tworzenie nowych miejsc pracy poprzez działania, które umożliwią ludziom utworzyć miejsca pracy. Nie państwo będzie tworzyło miejsca pracy. Państwo to tylko może trwonić pieniądze, które obywatele wypracowują. Natomiast jeżeli ktoś ma pomysły, chce na rynku pracy stworzyć firmę, to trzeba mu dać takie zachęty, żeby mu się to opłacało, żeby był w stanie udźwignąć również obciążenia, które musi ponosić na rzecz państwa. Więc to się będzie odbywało zarówno, jak już wspomniałem, bezwrotnych pożyczek, opłacenia przez 2 lata części składki ZUS-owskiej za pracowników zatrudnionych, różnego rodzaju ulgi, ale to nie może dotyczyć całej Polski. Nie ma wielkiego problemu z pracą w Warszawie. Nie ma jakiegoś szczególnego problemu w wielkich miastach. Więc dlaczego tam jeszcze pompować pieniądze? Ale jest problem w miastach dotkniętych bezrobociem strukturalnym, gdzie się rozsypał cały przemysł, który był często podstawą funkcjonowania. Grudziądz jest tego znakomitym przykładem. To dotyczy również powiatu grudziąckiego, gdzie te małe miejscowości, gdzie te tereny wiejskie również upadły prawie wszystkie miejsca pracy, więc tam trzeba pomagać. To musi się odbywać w sposób bardzo precyzyjny, namierzony, nie na zasadzie wszystkim dajemy pieniądze, bo wtedy nie ustrzegniemy się również i patologii, i nadużywania tych pieniędzy. Pieniędzy nie ma dużo, dlatego trzeba nimi gospodarować w sposób bardzo... bardzo precyzyjny, adresując je, przeznaczając tam, gdzie one przyniosą rzeczywisty efekt. Jeżeli tego nie będziemy umieli robić, a tak jak mówię, w tej chwili obserwujemy absolutną bezradność i ministra Kosiniaka, i całego rządu, to niestety kolejne fale emigracji, kolejne setki tysięcy młodych, najbardziej twórczych, kreatywnych, wykształconych ludzi z Polski będą uciekali, tak jak to miało miejsce druga fala emigracji w 2013 roku. Sprawa jest tak poważna, że to nie może być przedmiotem tarć politycznych. Ja nie rozumiem, dlaczego rząd Platformy z premierem Tuskiem na czele nie chce skorzystać z rozwiązań, które mu zgłaszamy, choćby Prawo i Sprawiedliwość,
Sprawiedliwość. Zresztą inne ugrupowania opozycyjne również mają rozwiązania, które powinny być przynajmniej przeanalizowane, brane pod uwagę. Nie, Platforma jest, to jest bufon, to jest arogant, który mówi, my wiemy lepiej, a rzeczywistość pokazuje, że nic lepiej nie potrafi. W Polsce potrzeba około 5,5 miliona miejsc pracy. To jest ponad 2 miliony ludzi, którzy są za granicą. Gdyby w tej chwili wrócili, to by było załamanie państwa. To jest około 2 milionów, może ponad 2 miliony bezrobocia w Polsce, około 2 miliony 200, 250 tysięcy i około miliona ukrytego bezrobocia na obszarach wiejskich. To jest wyzwanie dla naszego kraju, to jest wyzwanie dla wszystkich rządzących w Polsce. Tu trzeba działać ponad podziałami politycznymi. Kiedy proponujemy, kiedy wyciągamy rękę do Platformy, do rządzących, jest obstrukcja, jest bezczelność, jest głupi uśmiech, jest po prostu lekceważenie, a sami nic nie potrafią.